polski czołg dzisiaj lepszy od serbskiego Jokera. No, wygrałem tą walkę. Pokazałem, że nie należy mnie lekceważyć. Tak samo w stójce go trafiałem. W parterze już całkiem deklasację zrobiłem. Dziękuję wszystkim za doping. Przede wszystkim moim kibicom, którzy jechali z Puław i o mojej rodzinnej miejscowości. Są tam w rogu. Dziękuję bardzo za doping. Cezary Kęsik to jest silny fizycznie gość, odporny psychicznie, urodzony, żeby walczyć. Czarka Kęsika poznałem 8 lat temu. Przyjechał z Puław i no i tak naprawdę nie wiedziałem, kto to jest. Widziałem jakiegoś silnego człowieka, który ma napompowane mięśnie. No i pierwsza walka pokazała, że siła fizyczna w MMA tak naprawdę niewiele znaczy. Pierwsza walka była wygrana, no ale dużo problemów Czarek miał w tej walce i powiem szczerze, że wtedy nie spodziewałem się jakiegoś wielkiego sukcesu. No ale Czarek zaczął pracować i już w kolejnych walkach widać było to, że chce osiągnąć po prostu sukces w tym sporcie. Stopni zmiana, szczególnie po walce o pas z Mateuszem Ostrowskim. Była taka walka, która była pierwsze takie, miał poważne przygotowanie Czarek, pierwszy cykl taki zrobiliśmy poważny. Trenowaliśmy 2 razy dziennie, wtedy pierwszy raz. Potężny prawy, zachwiał się Ostrowski, kolejne ciosy i właśnie wysokie kopnięcie z olbrzymich tarapatach. Ostrowski wprowadza Kęsik i musi teraz wracać Ostrowski do walki, bo jest bliski skończenia tego pojedynku. Cezary Kęsik, czy będzie 6 wygrana? Tak jest! Moim przeciwnikiem będzie Giorgio Łobłanidze z Gruzji. Obecnie jest na fali 5 zwycięstw z rzędu. Jest doświadczonym i mocnym przeciwnikiem. Ma więcej stoczonych walk zawodowych niż ja. No na pewno będzie chciał wejść do klatki i ze mną wygrać, bo ja mam nieskazitelny rekord i na pewno będzie chciał dopisać mi pierwszą porażkę. Roger Watts, New York Yogi Lodzianity, wiem co jest taka kluba, Schwindmarsz, Nox, Polny Ci, Adil Obrutan, Zola, Pitulze i Bonnet Szczepionia, Kertmenik Zola, Szadale Guli, Aketan Skarno Bauti. Chciałbym zadać Was raczej chyba, zaliaga Arkforma Siwar, tytuł Agar Skasuli, Brac, Kauligeru, Masłem, Małym Zolu. Przed nim zawodnik perspektywiczny, rówieśnik Czarka, 29 lat, 5 wygranych walk z rzędu, Gruzin, walczący na naprawdę bardzo dobrych galach, chociażby na ACA czy Fight Night Global. To jest druga i trzecia siła w światowym MMA, bo jak sam powiedział, on przyjeżdża tutaj z myślą o UFC, a taki skalp jak Czarek, no to będzie super nazwiskiem w jego karierze i na pewno ułatwi mu to drogę do UFC. Look at this crowd at ringside! Oh my! Referee calling for action, he's not getting it, and he stops the fight. Cezary Kęsik defends the TFL middleweight championship. Jakieś tam zawsze mikrourazy są. 2 tygodnie temu dopadł mnie wirus i tydzień czasu przyleżałem w łóżku z gorączką, nie trenowałem. Więc tym razem będę walczył nie tylko z moim przeciwnikiem, ale także z przeciwnościami losu. Look at this! Kęsik all over him now! He's all over him! Trying to get the early stoppage! Helonen blocking a lot of those shots! Oh, he gets it! Praca z Czarkiem to jest sama przyjemność. Zawodnik sumienny, z dużym dystansem do siebie, koleżeński. Wszystko wykonuje, jest karny, jak coś mu się mówi, że coś robi źle, to przyjmuje to wszystko i poprawia tak, żeby było wszystko dobrze. Moim planem na przyszłość jest oczywiście wygrać kolejny pojedynek, a później zobaczymy, może kolejna walka będzie dla organizacji KSW, którą też będę chciał wygrać, no i później już zostanie tylko walka o pas mistrzowski KSW. Czyżby to był koniec pojedynku, czy będzie klepał to Aleksander Ilić? Nie klepie! No to jeżeli nie klepie, to czas położyć się spać! Ciągnij to, tak jest! Cezary Kęsik! Świetnie! Oj, proszę! Na każdego jokera znajdziemy!
Trzymajcie się, Batman ten do tego przyjechał jeszcze lubelskim czołgiem. W tamtym roku postawiłem wszystko na jedną kartę. Przeprowadziłem się do Radomia, aby mieć treningi blisko domu, ponieważ wcześniej tam, gdzie mieszkałem, to miałem 80 km na trening. Teraz łączę treningi z pracą jako zawodowy żołnierz. Dosyć ciężka sprawa, jeżeli chodzi o pogodzenie życia, czyli pracy w wojsku z treningami, ale niemniej jednak da się to zrobić. Wiem, że mam najlepszych kibiców na świecie. Pokazali to na gali w Chorwacji. Jako jedyny z Polaków miałem tak dużą liczbę kibiców, którzy mi dopingowali. Na każdą walkę w sumie jeździ bardzo dużo moich kibiców i mam nadzieję, że w Radomiu Was nie zabraknie i razem pójdziemy po kolejne zwycięstwo.